dzisiejszym wydaniu Kroniki. Uroczyste spotkanie z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa. Postępowanie karne w sprawie obraźliwych wpisów na blogu dotyczących wiceburmistrza Jasińskiego umorzone. Z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Końskich spotkał się z najlepszymi zasłużonymi dawcami daru życia z terenu powiatu koneckiego. W uroczystości wzięli także udział pani Lidia Stalmasińska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Kielcach i burmistrz Końskich Michał Cichocki. Program artystyczny nawiązujący w treści do honorowego krwiodawstwa przedstawili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 2 przygotowany przez opiekunkę szkolnego koła PCK Teresę Bubel. Najbardziej zasłużeni dawcy otrzymali z rąk prezesa Marka Werensa odznaki honorowe PCK i zasłużony honorowy dawca krwi. Panie prezesie, spotkaliśmy się na ważnej uroczystości corocznej Dni Honorowego Krwiodawcy, gdzie co roku spotykacie się Państwo, czyli Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Końskich, z tymi, którzy ten dar serca dla innych potrzebujących przekazują. Proszę powiedzieć, jak to się rozrosła ta akcja na naszym terenie, bo na pewno jest bardzo dużo tych ludzi, którzy chętnie za darmo z daru serca właśnie tę krew oddają dla potrzebujących. Tak, Dni Honorowego Dawstwa Krwi przypadające na koniec listopada mają tradycję już bardzo długą, już ponad 50-letnią. My tu w Końskich Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża stara się w tych dniach zorganizować choćby symboliczną, ale bardzo podniosłą uroczystość, spotkanie z krwiodawcami, z władzami samorządowymi, z władzami zarządu regionu Polskiego Czerwonego Krzyża, żeby w ten sposób choćby, prawda, oddać choć trochę honorów dla tychże ludzi, którzy ratują zdrowie i życie bezinteresownie, oddając krew. Dzisiaj również spora część tych osób obecnych na sali otrzymała odznaczenia Polskiego Czerwonego Krzyża. To są chyba odznaczenia, które honorują tych, którzy jakby najwięcej tego daru życia, tej swojej krwi przekazali. Tak, odznaczenia oczywiście są dla tych, którzy już na tej drodze szlachetnej postawy oddawania krwi, no już uzyskali spore efekty, że tak powiem, prawda, w postaci oddania honorowo wielu litrów krwi. Sama ilość tych oznaczeń już świadczy, prawda, że corocznie nam tych honorowych dawców krwi przybywa. I tu, jeśli chodzi o nasz rejon powiatu koneckiego, jak słyszeliśmy w referacie okolicznościowym, prawda, na terenie województwa wyglądamy bardzo dobrze. Tak, mamy tutaj przy sobie, obok siebie właściwie, ja mam dwóch panów, honorowych dawców, którzy dzisiaj zostali wyróżnieni. Może najpierw pan zechce się przedstawić? Głowacki Kazimierz. Jestem prezesem Przyzuku Stąporków Klubu. Jestem prezesem Rady Krwiodawstwa tu w Końskich. Jestem członkiem Rady Świętokrzyskiej Krwiodawstwa w Kielcach. No właśnie, dzisiaj tu został pan uhonorowany. Proszę powiedzieć, ileż to tego daru serca, tej własnej krwi pan przez te lata przekazał? Na dzień dzisiejszy oddałem 74,5 litra krwi. To oddaję od 73 roku, oddaję krew. No i tak szczerze powiedzmy, no to cieszę się, że oddałem tak wiele ludzi, uratowałem. Tyle ich pieluszki. No i cóż jeszcze można powiedzieć. I co jeszcze druga sprawa, no że my jako krwiodawcy jesteśmy stale można na każde zachowanie, jesteśmy chętni do oddawania, czyli do udzielenia pomocy dla ludzi, no i uratowania życia ludzkiego. No ale cóż więcej, no cóż mogę więcej powiedzieć, że państwo słabo działa na naszą rzecz, nic nie robi, nic. Jesteśmy bardzo pokrzywdzeni my jako krwiodawcy ze względu na państwo. No, czyli my swoją cząstkę życia oddajemy, a państwo nic dla nas nie robi. Pan również jest jednym z tych rekordzistów dzisiaj uhonorowanych, odznaczonych. Proszę się na początku przedstawić i powiedzieć coś o sobie. Romańczyk.
No cóż, oddaje się dłuższy czas po to, żeby innym pomóc. I tylko tyle, no. Nie oczekuje się więcej niczego w zamian. Tak, bo przecież pieniędzy panowie nie otrzymują. Tam jest jakaś kawa chyba, czy czekolady, prawda? No to jest taka drobna rekompensata. Natomiast... życzę. Tak, natomiast i to jest chyba no, coś szczególnego na świecie i w Europie, bo no, jesteśmy chyba jedynym krajem albo jednym z niewielu, gdzie to honorowe krwiodawstwo funkcjonuje, bo wszędzie raczej na świecie płaci się za krew. No ja raczej nigdy bym nie robił za pieniądze tego. Oddaję to z potrzeby serca i pomocy innym ludziom. To jest właśnie piękne. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Honorowo to honorowo oddajemy. Nigdy pieniędzy nie bierzemy. Tylko honorowo wszystkim ludziom życie ratujemy. Honorowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Krótki referat okolicznościowy wygłosił wiceprezes zarządu rejonowego PCK Jarosław Chmielnicki. Głos zabrał także burmistrz Końskich Michał Cichocki. Spotkanie zakończył posiłek ufundowany przez starostę i burmistrza. Około pół roku temu pan wiceburmistrz Krzysztof Jasiński złożył do prokuratury rejonowej w Końskich zawiadomienie o tym, że jest szkalowany pewnymi wpisami na forum internetowym i poprosił o sprawdzenie, skąd pochodzą te wpisy i ewentualnie ustalenie nie tylko numerów IP komputerów, ale również i osób. To dochodzenie zostało zlecone Koneckiej Policji. Pan jest oficerem prasowym Komendy Powiatowej Policji w Końskich. Proszę powiedzieć, jak ta sprawa się skończyła, czy jak się kończy? Policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Końskich ustalili adresy IP trzech komputerów, z których jeden znajduje się na terenie Niemiec, natomiast dwa na terenie naszego powiatu. Przesłuchaliśmy w tej sprawie kilku świadków, niestety ze skutkiem negatywnym, wobec czego postępowanie zostało umorzone. I takie te całe dokumenty, komplet dokumentów, które państwo którymi dysponowaliście, zostały przekazane do prokuratury, tak? Tak, zgadza się. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, jakieś pół roku temu złożył pan zawiadomienie do prokuratury rejonowej w Końskich w sprawie niekorzystnych dla pana, czy szkalujących pańską osobę wpisów na blogu internetowym, na forum jednej z regionalnych gazet. Sprawa już się zakończyła. Rozmawiałem wczoraj telefonicznie z panem prokuratorem rejonowym i zrobiliśmy również nagranie z oficerem prasowym Policji Komendy Powiatowej w Końskich, gdzie jedna i druga strona powiedziała to samo, że sprawa została umorzona z powodu niewykrycia sprawców, ponieważ było to niemożliwe, dlatego że podobno komputery w tych mieszkaniach były wykorzystywane przez wiele osób. W dwóch przypadkach one znajdowały się na terenie Końskich, a w jednym przypadku poza granicami kraju. Jakby pan, panie burmistrzu, skomentował tę całą sprawę? Że nie tylko chodzi o to, że została ona umorzona, ale w ogóle. Tak, w istocie kilka miesięcy temu, a dokładnie w miesiącu maju na stronie internetowej Echa Dnia wtedy nieznani sprawcy, nieznane osoby dokonywały wpisów, które mnie w sposób szczególny obrażały, szkalowały, pomawiały. W związku z tym, że znalazły się tam stwierdzenia, które również biorąc pod uwagę pełnioną funkcję przeze mnie, deprecjonują jak gdyby funkcję, ale również moją osobę, w związku z tym postanowiłem złożyć do prokuratury zawiadomienie i tak się w istocie stało. Takowe zawiadomienie złożyłem, no i oczywiście oczekiwałem w tym czasie na ustalenia przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji i prokuratury. Ponieważ te wpisy, które zostały przeze mnie umieszczone w zawiadomieniu, obejmowały kilka zagadnień w takich szerszych obszarach. Po pierwsze, jakoby dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wymuszałem na uczniach nieprzystępowanie do matury.
Kolejne wpisy, kolejne zamieszczone przeze mnie informacje do prokuratury obejmowały zapis, który mówił o tym, że dokonałem malwersacji finansowych w szkole i w warsztatach szkolnych. No i wreszcie trzeci, o ile pamiętam, dotyczył rzekomego psychopatycznego horroru, którym się kierowałem w zarządzaniu placówką. Uważam, że przez 7 lat pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 nigdy nie zdarzyło mi się w sposób niezgodny z prawem, niegodziwy realizować obowiązki dyrektora szkoły i zarządzającego placówką. W związku z tym poczułem się bardzo mocno dotknięty i myślę, że niczym nie zasłużyłem sobie, żeby ktoś w ten sposób mnie obrażał. W tej chwili, kilka dni temu, a dokładnie w ubiegłym tygodniu otrzymałem z prokuratury informację podpisaną, a dokładnie postanowienie o umorzeniu dochodzenia podpisane przez pana prokuratora Gładysiewicza, w którym pan prokurator stwierdza, że wobec niewykrycia sprawców przestępstwa umarza się postępowanie. Niemniej jednak chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę ustalono właścicieli komputerów, ustalono właścicieli, do których należał modem. Ja sobie pozwolę tutaj wymienić osoby, które w uzasadnieniu są umieszczone. Proszę Państwa, wpisów, pomimo że te osoby się nie przyznają do winy, ze względu na to, że stwierdzają, że ich nie dokonywały, ale ja pozwolę sobie wymienić te nazwiska. Był przesłuchiwany pan Jakub Chronowski, mieszkaniec naszego miasta, który stwierdził, że zakupiony przez niego modem przekazał bezpłatnie, czy użyczył bezpłatnie panu Ryszardowi Rudnikowi, który jest pracownikiem powiatowego biura SLD w Skońskich i stwierdził, że nie ma nic wspólnego z zamieszczonymi wpisami na forum. Pan natomiast Ryszard Rudnik, przesłany w charakterze świadka, oczywiście również zaprzeczył rzekomym wpisom na forum i zeznał, że ten modem otrzymał od pana Chronowskiego, ale jest on użytkowany w biurze powiatowym SLD w Końskich, że nie jest zabezpieczony hasłem i każdy, kto przychodzi do biura, z niego korzysta. Oczywiście w żadnym z tych przypadków w sposób jednoznaczny stwierdzam, że absolutnie nie wierzę w to, co ci państwo mówią. Zresztą w momencie, kiedy byłem przesłuchiwany w charakterze świadka, w sposób jednoznaczny wskazałem na to, kto tych wpisów może dokonywać i nie pomyliłem się absolutnie co do żadnego z nich, ponieważ te wpisy są dosyć specyficzne. Mniej więcej określiłem czas, mając wiedzę, jaki to był czas, znając sposób pisania, używane sformułowania tych osób, wiedziałem, kto to jest. Kolejną osobą, która została oskarżona o wpisy, była pani Barbara Odrową-Kietlińska. Pani Barbara Morawska z poprzedniego nazwiska. Pani ta przesłuchana w charakterze świadka zeznała, że w domu posiada komputer z dostępem do internetu, znajduje się w kuchni i nie jest chroniony hasłem. Korzystają z niego rzekomo domownicy, a przede wszystkim znajomi jej syna, i stwierdziła, że nie dokonywała tych wpisów. Proszę Państwa, myślę, że polskie prawo jest bardzo kulawe w zakresie oszczerczych, kłamliwych wpisów na forach internetowych i nie dotyczy to tylko mnie, ale wszystkich osób w całej Polsce, bo takich wpisów jest na pewno setki, jeśli nie tysiące. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, chociaż ja tego w żaden sposób nie łączę, że pan Ryszard Rudnik jest tym pracownikiem biura partii, która powinna się mienić partią właściwych wyborów i jakiegoś działania zgodnego z prawem. Okazało się, że nie do końca dla pana Ryszarda jest to jasne. W przypadku, jeśli
Mogę użyć takiego sformułowania pani Barbary Odrowąż-Kietlińskiej. Nie rozumiem tego postępowania, bo jako nauczyciel, świadomy nauczyciel, pracujący z młodzieżą, mając dużą wiedzę, dokonywała tych wpisów, to znaczy, że nie zasługuje na to, żeby pracować w charakterze nauczyciela i uczyć państwa i nasze dzieci. Proszę Państwa, mój komentarz jest tylko jeden. Nie zamierzam, niezależnie od umorzenia postępowania, poprzestać na zamknięciu sprawy. Zamierzam z powództwa cywilnego wytoczyć postępowanie tym osobom, bowiem nie może być tak, że osoba świadoma, mająca określony poziom intelektualny, chyba że się mylę, jest to poziom intelektualny bardzo niski, powinna być również świadoma konsekwencji, które wynikają z takowych wpisów. W związku z tym kolejny krok, który zamierzam wykonać, skierowanie wniosku doniesienia kolejnego i również z powództwa cywilnego przed sądem cywilnym będziemy toczyli postępowanie, ponieważ chciałbym udowodnić tym osobom, że dokonywały wpisów nie mając żadnej wiedzy, a pragnę przypomnieć, że wpisy, których te osoby dokonały, oczywiście w tym momencie mówię w cudzysłowie, nie znalazły żadnego potwierdzenia w prawdzie, bowiem przedstawiciele starostwa powiatowego skierowani do placówki audytor nie stwierdzili żadnych naruszeń prawa, a tym samym mogę w pewien sposób stwierdzić, że nie dokonałem żadnego działania niezgodnego z prawem, co w tym momencie, biorąc pod uwagę uzasadnienie, nie do końca rozumiem. Panie burmistrzu, jeszcze jedno, już ostatnie pytanie w tej dzisiejszej naszej rozmowie. Otóż przeglądając na forum internetowym te wpisy pana osoby dotyczące, znalazłem również wpis, który mnie bardzo zaintrygował i zastanowił, ponieważ moim skromnym zdaniem jest on o wiele bardziej, że tak powiem, szkalujący pana i podważający pańską opinię niż te, które pan skierował do prokuratury. Otóż w dniu 16 maja ktoś, kto się podpisał jako Ciekawski, napisał w ten sposób, a się napisała. Już pogratulowałam pani Beacie, tutaj chodzi o nową pani dyrektor, która wygrała konkurs. Jeśli mnie nie zwolni, to powiem wszystko, co wiem. O rozbitym samochodzie, spotkaniach w szkole po 16, pieniądzach z warsztatów i próbie znalezienia pewnej osoby, która pisała na blogu. Czy pan znał ten wpis, kiedy pan składał to zawiadomienie do prokuratury i jakby pan skomentował to? Nie, panie redaktorze, nie znałem tego wpisu, ponieważ zawiadomienie złożyłem w tym czasie, kiedy ukazały się poprzednie wpisy. Natomiast, jest to kolejny wpis, który w pewien sposób szkaluje. Spróbuję, dzisiaj od pana redaktora się dowiedziałem o tym wpisie, ponieważ nie sięgam już do tych źródeł związanych z forum. Przestało mnie to interesować. Chciałbym spokojnie móc pracować i funkcjonować w naszym środowisku jako osoba z nieposzlakowaną opinią. Natomiast mogę tylko określić w sposób jednoznaczny, że są to kolejne pomówienia, których dokonał ktoś, kto jest mi osobą nieprzychylną, kto mi źle życzy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.